dzisiaj się spotykamy w Wołominie, że właśnie mogliście do nas przyjechać, że zgodziliście się, żeby odwiedzić Wołomin, jest to dla mnie ogromna duma i ogromne wyróżnienie naszego miasta w takim pozytywnym podejściu. Dziękujemy Panie Burmistrz. Panie Prezesie, dwa słowa. Miło nam tu gościć. Zawsze mnie bardzo cieszy, jeżeli się zgadzają następcy z poprzednikami, czyli jest... Jemu łatwo mówić, jak jest od 92 roku. Trzeciego. Ze swoimi poprzednikami też utrzymywałem kontakty. Może nie aż tak bliskie, bo czasu więcej minęło. Myślę, że dzisiaj będzie pracowity dzień. Jak zawsze mamy sporo do zrobienia. Zawsze pracujemy w dobrej atmosferze i z tego są dobre skutki. Myślę, że dla wszystkich samorządów, mieszkańców, wszystkich miast w Polsce będą z tego też dobre. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy któryś z panów jeszcze chciałby zapytać? Cóż, ja to tylko chciałbym bardzo dobrze podziękować tutaj pani burmistrz, pogratulować tej kontynuacji, podziękować tutaj panu dyrektorowi, tak? W tradycji samorządowej. Ale to jak na szkole jest, tak jest. Dyrektor, nie ojciec. Chciałbym powiedzieć księdzu dyrektorowi. Tak już trwa i trwa. Muszę powiedzieć, że o księcia chodziło. I niech mu tak zostanie. I podziękować tutaj panu prezesowi, całemu związkowi za krzewienie tej idei samorządności, która wymaga konsultacji, wymaga również tego, żeby wspólnie tworzyć ten front dla idei samorządności w naszym kraju, a zwłaszcza w takich okresach trudnych, przejściowych, w procesie legislacji, w procesie dbania i zabiegania o interesy tego całego członu samorządowego. Jeżeli sami potrafimy się porozumieć, jeżeli potrafimy kontynuować tę przedwojenną tradycję, która wywodzi się z Wielkopolski i jest historią tak naprawdę samorządności, to myślę, że w dzisiejszych czasach poradzimy sobie z trudnościami, które stoją przed nami. Ja życzę owocnych obrad. Mamy nadzieję, że atmosfera burmistrza w tym tutaj Państwu pomoże. No i zapraszamy w przyszłości również do tego, żeby pamiętać o samorządowcach z Wołomina. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja tylko chciałem podziękować Pani Burmistrz za zaproszenie nas. Rzeczywiście macie przykład takiej dobrej współpracy, że jak się chce coś dobrego zrobić, to można. I Pani Burmistrz tego przykładem, że właśnie my jesteśmy tutaj po to, żeby zaświadczyć, że kobiety rządzą w Wołominie, a panowie do pracy, także przyjechaliśmy tu na chwilę na konferencję prasową i zaraz wracamy do siebie. Elu, dziękuję ślicznie. Natomiast cieszę się bardzo, że Andrzeja pamiętam jeszcze, jak ja tu byłem burmistrzem, to Andrzej był zawsze dyrektorem, ja mówię, że teraz sekretarz generalny on jest, ale ja mówię, że dalej dyrektor. Natomiast rzeczywiście... Natomiast cieszymy się bardzo, że pan prezes znalazł czas i zarząd w związku to jest chyba duże wyróżnienie dla miasta Wołomina, że jesteście tu z nami dzisiaj. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz, a poza tym czasy są takie do samorządów, że wcale nam się łatwo nie żyje, więc myślę, że taki przyjazd do Wołomina, które miasto, które się takie jakby jest w budowie i lata mówi ciągle, że miasto się buduje i sami doświadczyliście tego. Jest to miły gest, tym bardziej, że nie sztuką przyjechać, jak będziemy wszystko oddawali do użytku. Myślę, że Pani Burmistrz nas na pewno zaprosi. Także jeszcze raz cieszę się bardzo i dziękuję Pani Burmistrz, Wam wszystkim, moim dziennikarzom, że coś dobrego piszą. No, czasami to dopiero jak Wy przyjeżdżacie, bo tak to nie piszą. To się dziękujemy. Czy ktoś z Państwa redaktorów ma pytania? Jeszcze pana nie, to ja, bardzo ja będę odpowiadał na pytania. Tak? Dobrze. To może ja, Julita Mazur z Wieści Podwarszawskich. Mamy prawie półmetek kadencji obecnej, także Związku Miast Polskich. Chciałabym zapytać o jakieś krótkie podsumowanie. Jest to ciężka kadencja, trudna? To jest pytanie do pana dyrektora, dlatego że chyba w marcu były wybory, rok temu, czyli mamy rok i 3 miesiące w związku. Od wyborów samorządowych minęło trochę ponad półtora roku, jako że ja nie mam takiej tradycji w Związku Miast Polskich, jak tu Państwo w moim sąsiedztwie, więc o jakieś zmiany, porównania, to trzeba pytać tą osobę, która ten związek wręcz tworzy i wie wszystko na jego temat. Ja bym powiedział tak, że kadencja jest trudna,
ponieważ po drodze było kilka zmian u góry. Mamy nowego prezydenta, mamy nowy rząd. Nowy rząd paradoksalnie, muszę powiedzieć, że działa w taki sposób, że jeśli ma coś zaplanowane, to robi i się nas nie pyta, nawet jeżeli to dotyczy naszych spraw, co nie jest najkorzystniejsze, no ale musimy to przyjąć do wiadomości. Ale w wielu sprawach, tych, które nie stanowią jakichś priorytetów politycznych ogłoszonych w programie wyborczym, to jest otwarta dyskusja. Co więcej, kilka spraw udało nam się już dobrze załatwić, z którymi sobie wcześniej nie mogliśmy poradzić. Więc to ocena nie jest jednostronna ani jednolita. Jest trudna kadencja, ale no dzisiaj byliśmy w Ministerstwie Finansów, gdzie po raz pierwszy zaproponowano nam od wielu lat bardzo przemyślany i bardzo dobrze podbudowany danymi nowy system wyrównawczy dla jednostek samorządu terytorialnego. To jest na razie bardzo robocza propozycja, ale ona po raz pierwszy od 20 kilku lat jest właściwie niepodważalna, bo jest tak dobrze zrobiona merytorycznie, że tam będzie trudno o jakieś jeszcze dyskusje. Owszem, na pierwszy rzut oka pochwaliliśmy tę propozycję. Dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? Coś jeszcze ważnego jest dzisiaj do przedyskutowania w czasie obrad? Jest taki punkt najważniejszy? To już prezes powie. To jest kwestia oczywiście ocenna, ale myślę, że w tej chwili dla samorządu terytorialnego w Polsce, szczególnie dla powiatów, miast na prawach powiatu, ale nie wyłącznie, bo też i województw i mniejszych miast, ważne są zmiany, które następują w ustawie o ochronie zdrowia. Mianowicie tam zapisy są wprowadzane, które na samorząd przerzucają znaczną część odpowiedzialności i finansowania służby zdrowia. Ja na zebraniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu powiedziałem, że zamiast koniecznych w tej dziedzinie reform stosuje się takie doraźne rozwiązanie, które się sprowadza do tego, że odpowiedzialność za niedofinansowanie służby zdrowia przerzuca się na samorząd terytorialny. I to może ten samorząd pogrążyć, dlatego że skala zjawiska, czyli tego niedofinansowania służby zdrowia, jest tak ogromna, że może być niewspółmierna do możliwości finansowych, szczególnie powiatów ziemskich, które są generalnie biedne. Jeżeli będą musiały wyrównywać wynik finansowy, czyli pokrywać stratę szpitali na przykład, po roku, który no, tradycyjnie kończy się stratą w tych szpitalach, to może to zachwiać budżetem niejednego samorządu. Do tego dochodzi coś, co wygląda niegroźnie, czyli danie możliwości samorządom terytorialnym kontraktowania usług. Ale w praktyce to jest moim zdaniem taka gra bardzo nie fair, dlatego że to wzburzone środowisko lekarskie, już nie mówię o pacjentach, którzy bardzo krytycznie oceniają funkcjonowanie naszej służby zdrowia, jest przekierowane w tej swojej niechęci roszczenia czy wręcz żądania na samorząd terytorialny, który teraz może zapłacić i zapewnić dostęp do specjalisty. Choć nie musi. Podwyżki pielęgniarkom dać? No nie musi, tylko tego nie spróbuje nie dać. Niech właśnie spróbuje nie dać, ale z drugiej strony będą takie spore dysproporcje. Tam, gdzie gmina, miasto jest bogate, to może dopłacić, ale gdzieś po sąsiedztwie, po sąsiedzku dla tamtych mieszkańców nie będzie pieniędzy na dopłatę. Więc to jest moim zdaniem wprowadzenie bardzo złych rozwiązań, które nie naprawią służby zdrowia, sprowadzą ten konflikt niżej, na poziom samorządu i będą drenowały te budżety samorządowe z fatalnymi skutkami, na przykład dla pozyskiwania funduszy unijnych, na które już teraz brakuje wkładu własnego. Ale wypracujecie Państwo stanowisko, rozumiem, w tej kwestii. To tak. No i co dalej? Jest w ogóle ten Wasz głos w Senacie słyszany? Jest w tej chwili pewna refleksja na ten temat. Mm-hmm. Senatorowie zorientowali się też, że to nie jest do końca fair zagranie. I to do paru osób przemówiło.
W związku z tym, no, słyszeliśmy w zeszłym tygodniu takie wypowiedzi, że oni się nad tym jeszcze zastanowią. No i tym bardziej to stanowisko, które będzie dzisiaj przyjęte, może im pomoże w tym zastanowieniu się. Dla tego przykładu było mi, w tym roku mam ponad 2 miliony na przykład w szpitalu, który starosta musiał odłożyć. A są to ile zadłużenie ponad 30 milionów. Jaki jest budżet powiatu? No trochę większy, jak powiem, 170 milionów. Ale to, no to co to jest 30 to, milionów? Tak. Wskaźniki lecą. To jest z roku na rok 3 do 4 milionów deficytu, bo w tym roku jest wyjątkowo mały. Tylko z tytułu, powiedzmy, tam manewru, które udało się przeprowadzić. A to jest jedna z działalności, tak? Bo tutaj dzisiaj akurat mówimy o służbie zdrowia, ale jest przed nami wiele innych atrakcji. Atrakcji, drogi, oświata. Ale te 30 milionów to jest prawie 20% budżetu powiatu. To rozkłada budżet totalnie. Oczywiście, bo tam wolnych środków nie ma. No, trochę taka jest, nadwyżka ale operacyjna na poziomie 15% to byłby rekord świata. Więc podejrzewam, że jest dużo niżej. W związku z czym to jest nie do pokrycia takie zadłużenie. I to, co najgorsze, powoduje takie pokrywanie tych strat w służbie zdrowia, wzrost wydatków bieżących w budżecie miasta czy powiatu. I wtedy spada ta nadwyżka operacyjna, wszystkie wskaźniki, trudność z zadłużaniem się, dlatego że indywidualny wskaźnik zadłużenia opiera się na nadwyżce operacyjnej, czyli właśnie na tym, jaka jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. A to zostanie skasowane poprzez pokrywanie długów szpitalnych, a to są wydatki bieżące. Także konsekwencje będą koszmarne. A według Państwa mam wiedzy, pytanie, jakie... Tak, już kończę, ostatnie. Jakie jeszcze obowiązki będzie próbowała scedować na państwa, na samorządy, władza najwyższa? Bo mówi się też o na przykład dofinansowaniu straży pożarnej, właśnie służby zdrowia, coś jeszcze. Nawet żebyśmy podejrzewali, to nie powiemy, bo w ten sposób byśmy podpowiadali na swoją szkodę. Jeżeli można, kurier dwutygodniowy regionalny. Ja tutaj patrząc na ten porządek obrad, widzę, że bardzo dużo, w sumie tylko ta pierwsza część, to jest taka jakby ogólna, dużo jest projektów do zaopiniowania. Jak to się dalej przekłada? No bo Państwo obradujecie, zaopiniujecie, no przecież to są olbrzymie czasami projekty i bardzo duże te rzeczy, no Rada Ministrów, coś tam, wszystkie te... Rozporządzenia. Ja to spróbuję opowiedzieć. No, czy w ogóle jakieś przekłada się potem na to, że oni coś to uwzględniają? Czy to jest tylko tak sztuka dla sztuki? Przekładać. Wystarczy.